Hej, Admiran, skończyłem właśnie nóż w trochę bardziej japońskim stylu i stwierdziłem, że może spróbuję owinąć go w trochę bardziej japońskim stylu paracordem, aczkolwiek nie podoba mi się do końca to połączenie kolorystyczne, więc chyba sobie odpuszczę, aczkolwiek to kiepska wymówka i nadal mogę zrobić dla Was filmik, jak zrobić taki przykładowy oplot, żebyście wiedzieli, jak go zrobić, jeśli by się Wam spodobał. Dobra, mam tutaj kawałek parakordu, a raczej tylko oplot z niego. Wyciągnąłem z niego rdzeń. Jeśli nie wiecie, to parakord w środku ma rdzeń, to znaczy kilka cienkich sznureczków. Nie pamiętam, ile jest w oryginalnym, w tym jest 9. Cokolwiek. W każdym razie znajdujemy środek naszego kawałka i przykładamy go płasko. Przyłożę tu, ponieważ gdybym zaczął przykładać tu, to i tak zabraknie mi parakordu, a nie chce mi się robić cięcia, gdy będę owijał. Więc generalnie całość jest prosta. Trzymamy nóż tak. Tutaj parakord jest płasko. Łapiemy parakord w ten sposób i obracamy raz i drugi. W tym momencie powstaje nam takie ogniwko wyglądające trochę jak to na katanach. Na katanach oplot jest praktycznie identyczny, jeśli nie taki sam. Więc będzie wyglądało dość podobnie. Teraz zrobimy to samo z drugiej strony. Raz, dwa. Warto sobie pomóc kciukiem. I w tym momencie, jak widzicie, wychodzi nam coś w miarę symetrycznego. Raz, dwa. Teraz dbajmy o to, żeby te węzełki, powiedzmy, układały się w miarę po środku naszej rękojeści. Czyli po prostu wystarczy trochę poluzować jedno i trochę pociągnąć drugie i wtedy będzie wycentrowane. Za każdym razem mocno ciągnijmy, ponieważ wtedy oplot nie będzie się przesuwał. Ok. Raz, dwa. No, to nie wyszło tak ładnie. Aczkolwiek nie jestem mistrzem tego oplotu. Nie używałem go jeszcze praktycznie w żadnym nożu. Aczkolwiek gdzieś tam go znam. Myślałem, że tak czegoś nie owinąć już w historii. Aczkolwiek wtedy też zrezygnowałem. Raz, dwa. Ok. Jak widzicie, fakt, że wyciągnąłem rdzeń z parakordu sprawia, że tutaj powstaje mi fajna płaska powierzchnia. Ok, myślę, że zmieści się jeszcze jeden. Trochę przesuniemy całość. Zmieści się jeszcze jeden. Raz, dwa. Ok. I znowu się coś niefajnie skręciło. Ale już to naprawiamy. Dość prosty splot, więc nie będzie z tym problemu. Pokażę Wam jeszcze prostszy, jaki zrobimy na Bushmanie. Aczkolwiek nie wiem jeszcze, jak ogarnąć ten film, bo oplot jest już na nożu, a nie chce mi się go zdejmować. Ok, powiedzmy, że teraz. Albo jeszcze jeden. Mamy czas, 4 minuty. Wytrzymacie jeszcze chwilę. Ok, trochę mi się rozjechało, aczkolwiek nie ma z tym większego problemu. Powiedzmy, że jest równo. Ok, dobra. Teraz chcemy ten splot zakończyć i nie mam jeszcze na to fajnego pomysłu, więc po prostu gdybym miał to robić, zrobiłbym to tak, że przekładam ten kawałek przez dziurkę, jeśli zechce współpracować. I ten sznurek wtedy zostaje przyciśnięty przez ten, więc na razie nie chcę tego zaciskać do końca. Przekładam go pod spodem i przekładam przez dziurkę, co może być jeszcze bardziej tricky.
Mam nadzieję, że wszystko widać dobrze na kamerze. Ok, i w tym momencie, jeżeli zaciągnę to, z przodu powinien się pojawić taki węzełek, powiedzmy, który powinien w miarę trzymać ten oplot przed zsuwaniem. Za każdym razem, jak bawicie się parakordem i chcecie, żeby coś się nie przesuwało, są dwie opcje. Można je zastosować nawet równocześnie. Pierwsza opcja, bierzecie kawałek starej dętki od roweru. Ja oczywiście wyrzuciłem swoją starą dętkę, ponieważ stwierdziłem, że to niczego mi się nie przyda. W każdym razie bierzecie kawałek starej dętki, wycinacie sobie po prostu prostokąt, podkładacie pod swój oplot, tak żeby nie było go widać. Aczkolwiek wtedy macie praktycznie 100% gwarancję, że nigdzie się nie przesunie. Fajna rzecz, jak macie jakiegoś tomahawka albo coś w tym stylu, gdzie po prostu może być dużo, wiecie, przesuwania tego oplotu. A druga opcja, trochę prostsza i nie gwarantuje jej skuteczności. Aczkolwiek fajna, jeśli macie jakieś węzły, które chcecie, żeby się zacisnęły raz na zawsze. Zanurzamy parakord we wrzątku. Wystarczy go oblać albo zanurzyć na chwilę do gotującej się wody. Wtedy parakord po kilku sekundach dosłownie się obkurcza. Nie widać tego zbyt dobrze, aczkolwiek to jest. Parakord się obkurcza i nie ma problemu. W swoim byrdzie miałem straszny problem z tymi dwoma snake knotami, ponieważ no cóż, zdarzyło im się rozwiązać. Od czasu, kiedy polałem je wrzątkiem, nie ruszają się zupełnie, więc to jest fajny sposób. Ok, myślę, że tak wygląda całkiem nieźle. Z tym możecie zrobić, co chcecie. Ja pewnie wziąłbym tutaj kawałek mosiężnej rurki i po prostu ją ścisnął w tym miejscu, żeby powstało takie jakby ogniwko, które będzie trzymało całość. Aczkolwiek nie będę tego robił, ponieważ to tylko, wiecie, kawałek przykładowego splotu. Przepraszam za dziwne cięcie, ale skończyło mi się miejsce na kamerze, więc to chyba dobry moment, aby skończyć. Jeśli owiniecie tak coś, to chwalcie się na moim fejsie zdjęciami. W tym filmie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle, miłego dnia!